Cześć moi drodzy, witam was. Słuchajcie, w dzisiejszych newsach porozmawiamy sobie o evencie urodzinowym, który niebawem się pojawi, a także o zbliżającym się końcu czwartego sezonu rankingowego. No dobra, jedziemy! Do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów, nie możemy odmówić! Jesteście ze mną? Hej, witam jeszcze raz, ja jestem UberStrike, a to kanał od gracza dla graczy i zajmiemy się dzisiaj właśnie eventem urodzinowym. Oczywiście nie tylko eventem, kilka dodatkowych rzeczy powiem wam na końcu. W ostatnich dniach Blizzard potwierdził jasno wyraźnie, że odbędzie się coś takiego jak event urodzinowy. Jak dobrze wiemy, pierwsza rocznica Overwatcha wypada nam 24 maja. Jest to środa. No jednak, jak dobrze wiemy, wszystkie nowości, patche i aktualizacje zawsze pojawiają się u Blizzarda we wtorek. Sądzę, że w tym wypadku też nie zrobią wyjątku i event urodzinowy będziemy mieli już dzień wcześniej. To bardzo fajnie, to bardzo dobrze i najprawdopodobniej we wtorek, 23 maja o godzinie 20 możemy spodziewać się urodzinowej aktualizacji. Super, co możemy się tam spodziewać? Ja jestem zwolennikiem trzech wielkich prezentów. I teraz słuchajcie uważnie. W poprzednich newsach, po prawej stronie macie u góry nowe mapy, zapowiadałem wam w okolicach 24-26 maja właśnie to, że pojawią nam się nowe mapy. I sądzę, że to będzie ten dzień. Być może to nie będą wszystkie trzy nowe mapy, które zostały zapowiedziane przez deweloperów, jednak obstawiam, że będzie to na pewno jedna lokacja, być może specjalnie przygotowana na urodziny, ale na pewno będzie to lokacja, w której będziemy mogli toczyć swoje zacięte boje. Drugim prezentem dla nas od Blizzarda może być to, że otrzymamy najprawdopodobniej nowego bohatera. Sprzyjają ku temu wszystkie okoliczności. Jak dobrze wiemy, zaraz kończy się sezon. Będzie można pograć nim na serwerach testowych. Będzie kilka dni tak zwanego oddechu, po to aby na spokojnie wprowadzić go do gier rankingowych. To bardzo dobry okres. Poza tym, jak dobrze wiecie, wszystkie media dookoła będą pisały o pierwszym roku działalności Overwatch. Będą podsumowania i tak dalej, więc to jeszcze lepszy zabieg marketingowy, aby pokazać się, że patrzcie, dodajemy super nowego bohatera. Obstawiam, że tym nowym bohaterem będzie Doomfist. Tak jest. Długo wyczekiwany bohater miał się pojawić, jak pojawiła się Orisa. Specjalnie wtedy Blizzard przygotował wielkie zamieszanie na lotnisku w Numbani, no ale jak wiemy, pojawiła się Orisa. Teraz mi się wydaje, że jest to odpowiednia pora na właśnie Doomfista. Okej, to jest drugi news. Teraz trzeci news, trzecią atrakcję, którą możemy otrzymać od Blizzarda w ramach urodzinowego eventu. Obstawiam też prawie 100%, że Blizzard na pewno walnie z grubej rury i da nam jakieś fajne wydarzenie. Czy będzie to gra przeciwko botom, tak jak mieliśmy na Insurrekcji, czy będzie to nowy tryb gry z graczami, sądzę, że na pewno będziemy dobrze się bawili. I przede wszystkim nagram wam z tego materiał, więc możecie być już 100% pewni kolejnego filmu. Tak też, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie czekać na 23 maja. Pragnę tylko zaznaczyć, że to są moje spekulacje, oficjalnie 23 nie został potwierdzony, ale jak wiecie z doświadczenia, udało się już kilka rzeczy przewidzieć, to co najprawdopodobniej w Overwatchu będzie się działo. Korzystając jeszcze z chwili możliwości, chciałbym bardzo pogratulować HS-owi, Blinku i Warhawkowi, dlatego że właśnie to oni zostali wybrani jako komitet, który będzie wybierał polską reprezentację w Overwatch na Overwatch World Cup, o którym wam wcześniej wspominałem. Jak dobrze wiecie i przypomnę wam, jedne z gier eliminacyjnych odbędą się w Polsce, w Katowicach. Jeżeli nie macie co wtedy robić, postarajcie się, aby się tam pojawić. Jeżeli mi się uda, ja też tam będę. I jeszcze jedno takie moje prywatne podziękowanie, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za to, że jest już was 200, ponad 200. Ja wiem, że to może dla innych śmieszna liczba, ale dla mnie to bardzo dużo znaczy, że mnie oglądacie, że chcecie mnie oglądać, no i przede wszystkim chcecie być na live'ach i komentować to, co produkujemy, jakie filmy. A właśnie, jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu, czy D.Va pokona Titana, właśnie Titana, bo popełniłem wcześniej ten błąd i literówkę, no to mówię, czy D.Va pokona Titana? Tak, no to obejście sobie, jest w prawym górnym rogu. Bardzo serdecznie zapraszam na takie teorie spiskowe, które u nas na kanale będą się teraz pojawiały i nazywa się to Overwatch Contra. A już zapowiadam wam kolejny filmik, moi drodzy, w następnym Overwatch Contra zobaczycie McCree i
Hanna Solo. Tak jest, Hanna Solo z Gwiezdnych Wojen. Zobaczymy, czy dwóch, powiedzmy, rewolwerowców, bo jeden na pewno jest rewolwerowcem, drugiego nazywano rewolwerowcem, prawda, Gwiezdnych Wojen, dadzą sobie radę. Który z nich będzie lepszy? Oglądajcie następny odcinek, na pewno będzie warto. Okej, moi drodzy, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby dodać nas do ulubionych, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i co najważniejsze, możecie sobie na YouTubie włączyć taki dzwoneczek, który będzie Was powiadamiał o aktywności na naszym kanale. I jeszcze jedno, jeszcze raz dzięki za te 200 subów. To wyście to zbroili. No i tak jak mówię, wielkie, wielkie dzięki. Nagrywał dla Was Ubers Rake z kanału Od Gracza dla Graczy. Hej!